Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza diva. Witam Państwa serdecznie w programie A co na to diva. Drodzy Państwo, powiem dziś coś, o czym pewnie już wszyscy słyszeli nieraz, ale nie daj mi to spokoju, żeby się nie wypowiedzieć. Mianowicie ta pani Natasza, gwiazda nasza. No co żeż to ona? Ja zacytuję fragment piosenki nowej pani Nataszy Urbańskiej pod tytułem Rolowanie. Tylko przypomnę i albo uprzedzę raczej, że nie jest to ani po polsku, ani po angielsku, tylko cholera wie po jakiemu. I leć to tak. Wielki mi big deal, after ciebie. Zmienił mi się flow, face demolition. Weź mnie na dance floor, zrobię ci hardcore. Tamten to asshole, zero temptation. I później jest rolowanie blanta na backstage'u, jakaś soda, jakiś juice. Pani Natasio, naprawdę? Naprawdę? Czy trzeba się tak ostatniej deski ratunku chwytać? Ja zawsze mówiłam, ta pani Natasza utalentowana, ładnie tańczy, ładnie się rusza, ładna dziewczyna, ale takie ogony śpiewa. Takie bzdety. No to teraz już pani się naprawdę popisała. Proszę się Janusza serdecznie zapytać. Januszku kochany, czy ty nie znasz jakichś dobrych twórców uznanych? Nie wiem, pana Krajewskiego czy kogoś? No, kogoś, kto by mi napisał jakąś ładną, dobrą piosenkę. Po polsku, albo też ja śpiewam po angielsku, na przykład Strangers in the Night, no ale ten tekst jest o czymś, a nie bzdet na bzdecie, bzdetem popycha. Naprawdę, pani Natasiu, to się po prostu w głowie nie mieści. Nie wiem, czy pani ma wszystkich w domu, po prostu niech pani nie policzy. Bo to po prostu wstyd, żeby takie bzdety wyśpiewywać i jeszcze tym przed ludźmi się, nie wiem, chwalić, popisywać. Jakiś teledysk, że pani umywalkę całuje tam liże. No proszę pani, troszeczkę umiaru, wstyd nad wstydy. Wszyscy oczywiście się teraz pani śmieją, niech pani nie udaje, że to deszcz pada, bo to nie, bo to ludzie się śmieją. Natomiast, co gorsza, usłyszałem również, że ponad są takie słuchy, że TVP chce wysłać tą piosenkę na Eurowizję. Mój Boże, co to by był za obciach dla całej Europy. A wiemy przecież doskonale, że TVP tam niejedne elementy wysyłała wcześniej, więc no, jest się czego bać. Jednocześnie pani Edyta kochana powiedziała, że ona jednak nie szykuje się na Eurowizję, nie chce wracać. Pani Edyto, proszę nas uratować. Serdecznie bardzo panią proszę o pomoc. Przed taką kompromitacją nie potrafię wyobrazić, jaki to wielki wstyd dla tego kraju. A teraz podobno inni też mają dużo kandydatów na TVP i Pak na przykład z taką piosenką ostatnio też nową opublikował Happy Birthday Marlena, też nie wiem o co mu chodzi, albo pani Kaja, no mocno wstawiona, widocznie tam była, ale taka piosenka Karta Pop. Naprawdę pani Edyto, niech pani jakiś hit wielki wypuści, jakąś piosenkę z prawdziwego zdarzenia w pięknej sukni zaśpiewa, żeby po prostu zachwycić jeszcze raz całą Europę. Co pani szkodzi? Tu już pani niczego nie może stracić. Już to pani swoją pozycję ma. A jeszcze jest ta szansa, żeby Zachód się dla pani otworzył. Ja pani naprawdę doradzam dobrze i błagam panią, żeby tylko tego rolowania nigdzie nie pokazywać. Tylko zamknąć na 3 spusty i zapomnieć, nawet o tym nie dyskutować. Rolowanie na backstage'u.